Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Cofnijmy się dziś do 14 lutego 2013 roku. Zjawimy się w Peoria w stanie Illinois. Ten poranek nie różniłby się pewnie od wielu innych w rodzinie Lowtold, gdyby nie to, że przecież były walentynki. I rzeczywiście Nathan, kochający mąż, całkiem się spisał. Małżeństwo mieszkało wówczas u rodziców Denise Lowtold. Mąż nie wahał się z samego rana wręczyć swojej żonie różę, która była wyznaniem jego miłości. Zrobiło się całkiem przyjemnie i para spędziła razem czas do około 11:15 lub 11:30. Potem mąż, misjonarz baptystów, musiał wyjść, ale mieli się zobaczyć już po południu. Niestety, około 15:00 ze żłobka przyszła niepokojąca wiadomość, że kobieta nie pojawiła się, by odebrać córkę Janelle. Nie można było się z nią skontaktować ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób. Rodzice Denise, teściowie Nathana, nie widzieli córki od rana. Potem wyruszyli do swoich obowiązków, ale nie mieli z nią żadnego kontaktu. Nikt jej nie widział. I tak rozpoczął się walentynkowy koszmar, którego mroczna tajemnica została w końcu odkryta przez śledczych. Około 15:00 ojciec trojga dzieci, Seta, Julie i Janelle, w wieku 12, 10 i 4 lata, już wiedział, że jego żonie, która z pewnością nigdy świadomie nie pozostawiłaby małej córki w żłobku dłużej niż do umówionej godziny, musiało się coś przydarzyć. Co prawda początkowo miał nadzieję, że na przykład zgubiła gdzieś telefon i choć byłoby to nieprzyjemne, to stanowiłoby jednak to upragnione rozwiązanie zagadki. Niestety jednak, gdy pan Lowtold wrócił do domu, musiał zmierzyć się z myślą, że musiało się wydarzyć coś dużo gorszego. Nie widział logicznego powodu, dla którego drzwi pustego garażu miałyby być otwarte. Ale co gorsza, nie potrafił sobie wytłumaczyć zbitego okna inaczej niż tylko tak, że do domu wtargnął intruz. Zdał sobie sprawę, że tak naprawdę to nie musi być jeden napastnik i być może misjonarz za chwilę będzie miał do czynienia z grupą włamywaczy. W związku z tym szybko podjechał pod dom sąsiada i stamtąd czym prędzej wezwał policję. Operator zapamiętał, że mężczyzna właściwie nie miał pojęcia, co do końca chce zgłosić. Jąkał się, starał się na bieżąco myśleć, jakby ująć w słowa komunikat, który chce przekazać. Niby się denerwował, ale jakby sam nie wiedział czym. Jednak policja, podejrzewając, że zdecydowanie coś może być na rzeczy, przybyła natychmiast do posesji, w której mieszkało obecnie małżeństwo z dziećmi. Funkcjonariusze dokonali, tuż za progiem, wstrząsającego odkrycia. Poszukiwana przez bliskich kobieta została pozbawiona życia z pomocą jednej z broni, której brakowało w domu. Jej mąż dokonał już pobieżnego przeglądu stanu domu i po chwili nie miał wątpliwości, że zniknęła też biżuteria, sprzęt cyfrowy, w tym laptop i aparat, ale brakowało także dwóch sztuk broni kalibru 40 i 22. Kiedy szybki i nerwowy raport pana domu przyjęli policjanci, odebrali go jako dość konkretny i wywnioskowali, że Denise padła ofiarą włamywaczy, którzy najwyraźniej nie spodziewali się zastać kogokolwiek na posesji. Widocznie trafili na kobietę, która musiała ich widzieć bądź wręcz rozpoznać. Dlatego w panice uznali, że jedyne co mogą zrobić, to pozbyć się jej. Istniała także możliwość, że ta matka trojga dzieci stawiała opór, krzyczała bądź próbowała uciekać i napastnicy uniemożliwili jej jakiekolwiek działanie, które mogłoby być dla nich potencjalnie groźne. Trzeba jednak przyznać, że był to biały dzień i okolica nieszczególnie odludna. Istniała spora szansa, że ktoś mógł zauważyć podejrzanych ludzi kręcących się w pobliżu posesji. Policjanci ruszyli więc w teren w nadziei zgromadzenia cennych wiadomości i rzeczywiście się nie rozczarowali. Jedna z mieszkanek ulicy, Diane Parrish, od razu przypomniała sobie niesamowite spotkanie, które zrobiło na niej ogromne wrażenie, tak duże, że je zapamiętała bardzo dokładnie. Otóż w walentynki przelotnie spotkała mężczyznę ubranego na czarno, którego twarz przysłonięta była kapturem bluzy.
Był zamaskowany, ale mimo to kobiecie przypadkiem udało się natknąć na jego spojrzenie i zobaczyć wyraz twarzy. Kobieta doszła do wniosku, że tego nie da się nigdy zapomnieć. Nie potrafiła precyzyjnie opisać tego, co zobaczyła, ale była pewna, że nieznajomy jej człowiek był w ogromnych emocjach i było z nim coś bardzo nie tak. Kobieta od razu wiedziała, że zakapturzony osobnik ma za sobą jakieś niezwykłe przeżycie. Zgadzało się to ze zdaniem innego mieszkańca, który około 12:30, ewentualnie kwadrans później, słyszał charakterystyczny wystrzał. Składało się to w pewną całość. Co prawda pani Parrish obstawiała, że spotkała tego mężczyznę bardziej około 12:20, ale wiadomo było, że wszystkie te wydarzenia działy się mniej więcej w tym samym czasie. Sam Leutold, który wieczorem nieco ochłonął i zebrał myśli, poinformował policjantów, że kilka dni wcześniej sam miał niepokojącą przygodę. Na podjazd ich domu wjechało nieznane auto, którego nie kojarzył jako należące do któregoś z sąsiadów lub kogoś, kto by często odwiedzał okoliczne posesje. Już samo to go zastanowiło, ale dziwniejsze miało dopiero nastąpić. Samochód, który jeszcze przed chwilą jechał drogą w pobliżu domu, teraz skręcił na podjazd jego posesji. Nagle wyłączył swoje reflektory. Było to bardzo niepokojące i trudne do logicznego wyjaśnienia, ale mężczyzna zdecydował się nie rozmyślać zbyt wiele, tylko zasięgnąć języka u samego kierowcy dziwnego auta. Niestety jednak nie było mu to dane, bo kiedy zbliżył się do tajemniczego pojazdu, to ten natychmiast odjechał. W walentynki jednak wrócił, ale tym razem siedzący w środku człowiek wydawał się nie chcieć konfrontować z Leutoldem, dlatego zaparkował na podjeździe sąsiada. Tam już misjonarz się na razie nie zapuszczał, dlatego nie wyjaśnił sprawy. Tymczasem policjanci byli skupieni na szukaniu auta pani domu, które również zabrali potencjalni włamywacze. To oczywiście wydawało się całkiem logiczne, bo w końcu po to dokonuje się włamania, by zabrać najcenniejsze rzeczy, a samochód z pewnością można było potem upłynnić. Jakież było jednak zdumienie policjantów, gdy samochód został znaleziony na pobliskim parkingu. Teraz śledczym zapaliły się czerwone lampki ostrzegawcze. Przecież to nie miało żadnego sensu. Po co było odjeżdżać samochodem spod domu ofiary, po to tylko, by zaparkować go ćwierć mili dalej na parkingu? Można było sądzić, że być może auto odmówiło posłuszeństwa i złodzieje się go pozbyli, ale nic na to nie wskazywało. Możliwe także, że chcieli zmylić tropy. Nie mieli ochoty bawić się ze sprzedażą samochodu, doszli zatem do wniosku, że porzucą go w dziwacznym z punktu widzenia śledczych miejscu, pozornie bez powodu. Ale może jednak był powód. Śledczym już na tym etapie zaświtała w głowie pewna myśl. Plądrowanie i rabunek zostały po prostu sfingowane, a motyw w rzeczywistości był zupełnie inny. Zawodowy złodziej, gotowy na wszystko, nie porzuciłby auta, jednego z cenniejszych przecież łupów. Policjanci głowili się nad tym, co tu się właściwie wydarzyło. Dlaczego ktoś tak otwarcie kilka dni przed atakiem obserwował dom? Po co naraził się na konfrontację z jego gospodarzem? Co kierowało tą osobą, kiedy parkowała na podjeździe sąsiada? I dlaczego ukradziony samochód wylądował niedaleko miejsca, z którego pochodził? Do śledczych uśmiechnęło się szczęście. Wydawało się, że przynajmniej jeden z niezwykle intrygujących wątków, a mianowicie ten związany z opowieścią sąsiadki o zakapturzonym mężczyźnie, którego mina zdradzała, że przydarzyło mu się coś skrajnie poruszającego, zaczynał się wyjaśniać. Kobieta zadzwoniła do śledczych z sensacyjną informacją. Otóż rzeczywiście nie zapomniała twarzy, której wyraz tak nią wstrząsnął, dlatego rozpoznała mężczyznę, gdy tylko ujrzała go po raz drugi. Tym razem wskazówek było więcej, zauważyła bowiem, że siedział w samochodzie, który opisała jako szary SUV. Funkcjonariuszy zatkało, ponieważ zrozumieli, że właśnie takim pojazdem poruszał się mąż ofiary. Natychmiast zrozumieli, dlaczego jego opowieść nie miała sensu. Najwyraźniej była to próba zwrócenia ich uwagi na jakiegoś tajemniczego intruza, obserwującego dom w dziwaczny sposób.
Ale historyjka ta była kulawa i w sumie bezsensowna, ponieważ tego rodzaju monitoring przygotowawczy do włamania należałoby zapewne robić dyskretnie, a nie podjeżdżając tuż pod okna domu i nagle gasząc światła, zwracając na siebie uwagę, robiąc to wszystko dosłownie na widoku obserwowanych. Oczywiście można byłoby domniemywać, że miała to być jakaś próba przestraszenia domowników czy sprawienia, aby nie czuli się komfortowo we własnym domu, ale trudno było zrozumieć motywy takiego działania. Nie było żadnej historii dotyczącej nieudanej próby kupna domu czy też wątków spadkowych. Jednak jednego śledczy byli pewni. Teraz czas najwyższy zlustrować męża, który walentynki rozpoczął od wręczenia swojej pięknej żonie, czerwonej jak krew róży. Jak wspomniałam na początku, Nathan był misjonarzem i to właśnie w związku ze swoją pracą na Litwie, której zresztą poświęcał się wówczas razem z żoną, poznał niejaką Ainę Dobilajtę, której osoba od razu przychodziła na myśl środowisku, w którym funkcjonowali na co dzień małżonkowie. A wszystko przez to, że historia jej znajomości z rodzicami trojga dzieci była co najmniej zagadkowa. Para na Litwie zachwyciła się młodą, ambitną i zdolną kobietą, pragnącą kształcić się artystycznie, a dokładnie muzycznie, i zdecydowała się dać jej szansę, zatrudnić jako nianię swoich dzieci. Dzięki temu dziewczyna mogłaby uczyć się w Stanach gry na fortepianie, o czym tak bardzo marzyła, a oni zyskaliby wielką pomoc w opiece nad dziećmi. Szczęśliwa młoda kobieta z Litwy rzeczywiście zapisała się do Florida Christian College. Wydawało się więc, że otrzymała życiową szansę, a śledczy zainteresowali się oczywiście, jak ją wykorzystała. I byli zszokowani, kiedy okazało się, że została wydalona z uczelni i to w kontekście jej relacji z Nathanem. Jak to możliwe? Okazało się, że ta para najwyraźniej miała się ku sobie, a mężczyzna, który był przecież misjonarzem, miał być przykładnym mężem i ojcem, wzorem do naśladowania, a ewidentnie nie mógł sobie odmówić publicznego uganiania się za 20-latką. Trudno powiedzieć, jak spektakularnie okazywał jej zainteresowanie, bo nie trafiłam na szczegółowe opisy tej kwestii, ale najwyraźniej taktyka była gorsząca dla społeczności koledżu, z którego postanowiono wyrzucić pannę Dobilajtę. Niestety, Denise dowiedziała się o całej aferze, która dotkliwie ją poniżyła. Ta piękna i pełna pasji kobieta czuła się upokorzona, zawstydzona i nie zamierzała dłużej tego kryć. Napisała do męża, że jest przekonana, iż nie zrobiła nic, aby zasłużyć sobie na to, co ją spotkało z jego strony. Uznała, że skoro do tej pory nie okazała się dla niego wystarczająco dobra i nie robiła wystarczająco dużo, by to docenił, to z pewnością nic więcej nie będzie mogła już uczynić. Starała się przez 17 lat i dała do zrozumienia, że następnych pomysłów na uszczęśliwienie męża już nie będzie. Koniec z tą grą, napisała. Ale list zawierał jeszcze jedną, mrożącą krew w żyłach frazę. Wiem, że chcesz pozbawić mnie życia. Nie jestem głupia, ale też nie jestem tak odważna, by z tobą pozostać. Rezygnuję. Ten wstrząsający list schowała do swojego dziennika, który później znaleźli śledczy. Najwyraźniej nie zdążyła go przekazać mężowi, ale ten zapewne czuł, że żona wie już wszystko. A nie było raczej widoków na opamiętanie się mężczyzny, na którego postawę miał nadzieję wpłynąć nawet pastor z Baptist Church w Mapleton, który to nie zamierzał chować sprawy pod dywan i udawać, że nic gorszącego się nie dzieje. Upominał surowo misjonarza, nie kryjąc, że powinien on być wzorem, a nie zakałą swojego środowiska. Pastor nie krył, że to, co się dzieje, czyli całe to publiczne afiszowanie się z pozamałżeńskim związkiem z dzierlatką, poniżanie żony i narażanie dzieci na przykre psychiczne skutki tego, co się dzieje, przykleja ich kościołowi paskudną etykietkę. Niestety nie wydawało się, aby mąż i ojciec trojga dzieci obudził się z letargu po tym napomnieniu i aby zaczął myśleć o kimś innym niż o sobie i Ejnie. I wciąż bez skrępowania okazywał zainteresowanie młodej Litwince, której przecież jego własna żona postanowiła dać szansę na wykształcenie, spełnienie marzeń i lepsze życie.
Ani 20-latka, ani tym bardziej Nathan nie docenili jej szczodrego serca i pięknego gestu. To wszystko były jednak tylko poszlaki, które dawały śledczym szansę na przejrzenie komputera mężczyzny. Dobre i to. Szczególnie, że tam trafili na dowód wskazujący na fakt, iż misjonarz, którego żona właśnie odeszła w dramatycznych okolicznościach, całkiem niedawno szukał informacji, jak pozbyć się człowieka, na przykład poprzez wstrzyknięcie mu insuliny. Był też najwyraźniej ciekaw, jak można byłoby przygotować kąpiel z prądem. Niezrażony mąż wciąż starał się znaleźć idealną dla siebie metodę i najwyraźniej wpadł na pomysł wykorzystania Glocka, ale chciał się wcześniej upewnić, oczywiście dzięki Google, że można go wyciszyć. Pomimo tych głębokich studiów nad tematem pozbywania się niewygodnych w życiu osób, nie poszło geniuszowi najlepiej, bo już 3 tygodnie po walentynkach został aresztowany. 14 lipca 2014 roku proces mężczyzny wreszcie się rozpoczął. Oczywiście prokuratorzy byli świadomi, jaką wymowę ma fakt, że misjonarz pozbył się swojej żony dokładnie w walentynki. I to kilka godzin po tym, jak wręczył jej róże, symbol miłości. Jednak jego prawdziwą walentynką była 20-latka, z którą zdecydował się być za wszelką cenę. Chociaż no właściwie nie zupełnie za wszelką, bo nie mogła ona być zbyt wysoka. Przecież gdyby tak było, to plan związania się z dzierlatką by nie wypalił. Jedynym poświęceniem mogło być zatem zaplanowanie i wykonanie walentynkowego projektu w darze dla nowej ukochanej. Oczywiście trzeba było pomyśleć, jak uniknąć kary. Plan był prosty. Zakładał upozorowanie włamania, oskarżenie widmowego intruza, a potem już tylko długie i szczęśliwe życie z młodszą partnerką. Ale był jeden problem. Zarówno misjonarz, jak i jego nowa wybranka ani myśleli przyznać, że kiedykolwiek byli parą. Złapani za dłonie krzyczeli, że to nie ich ręce. Pomimo iż śledczy znaleźli korespondencję pomiędzy nimi, która jasno wskazywała na to, że Nathan jest kimś więcej niż fundatorem stypendium naukowego, sama studentka zaklinała się, że nie był on jej partnerem. Nie zmieniła zeznań nawet w obliczu przeczytania jej maila o treści. Zawiodłem cię, ale teraz zrobię wszystko, co w mojej mocy dla ciebie i dla tego związku. Związek zatem ewidentnie istniał. Kobieta jednak powtarzała uparcie, że owszem, spotykali się i rzeczywiście wynajmowali nawet pokoje w hotelu. Kilkanaście razy. Ale mimo to nie doszło między nimi do fizycznego kontaktu. No cóż, prawdziwy misjonarz. Życie duchowe najważniejsze. No można je prowadzić także w hotelu, czemu nie? Fakt, że mężczyzna kupował młodej dziewczynie prezenty, ubrania i pokrywał wszelkie wydatki, miało związek z ich umową dotyczącą pomocy kobiecie, która przyjechała wraz z małżeństwem z Litwy i tu z ich pomocą zamierzała urządzić swoje życie. Tak twierdziła 20-latka. Brzmiało to kompletnie absurdalnie, bo przecież od tamtej pory wszystko się zmieniło. Młoda kobieta utraciła możliwość studiowania i to właśnie w związku ze swoimi relacjami z rzekomym mecenasem. Umowa była zawierana pomiędzy młodą kobietą a małżeństwem misjonarzy, ale trudno było przypuszczać, by po takim skandalu matka trojga dzieci nadal godziła się, by z ich rodzinnego konta przeznaczać pieniądze na utrzymanie dziewczyny, która zniszczyła ich rodzinę. Ponadto przyjaźnić się można, owszem, ale raczej bez wynajmowania pokojów hotelowych i to około 20 razy. Zresztą obecność w sądzie Ainy Dobilajte ogólnie wzbudziła skrajne emocje. Biednym przysięgłym nie było nawet łatwo się zorientować, czy zeznawała jako świadek oskarżenia czy obrony. Tak bardzo zaciemniła swoją rolę. Jednak jej zagrywki wywołały, jeśli nawet nie skandal, to na pewno duże kontrowersje. Co się działo? To są wprawdzie może takie mniej istotne wątki, ale opowiem wam o nich, bo myślę, że to też dosyć interesujące. Najpierw kobiecie przypomniało się, że choć studiowała w języku angielskim, to właściwie nie zna go i prosi, by zapewniono jej tłumacza. Sąd się zgodził, ale wiele nie zyskał, bo prokurator, który ją przesłuchiwał, nie był w stanie wydobyć z niej żadnych konkretnych informacji.
Była zdystansowana, powściągliwa, żeby nie powiedzieć bardzo niechętna do składania jakichkolwiek wyjaśnień. Sąd, zniecierpliwiony brakiem postępów, próbował aż kilka godzin pertraktować z kobietą i jej prawnikiem, by zaczęła szanować powagę sprawy. Przyznano jej immunitet, który miał ją chronić od konsekwencji tego, co zezna, ale sędzia miał już dość i zdecydował, że jeżeli kobieta nie uświadomi sobie, że proces w takiej sprawie to nie zabawa, zostanie zatrzymana za obrazę sądu. Kobieta zrozumiała, że wyczerpała już wszystkie możliwości zwodzenia prawników i w końcu opowiedziała o tym, jak para przywiozła ją do Stanów Zjednoczonych i jak Nathan został jej sponsorem. Ale kobieta, która próbowała grać naiwną, niezorientowaną i nieco bez charakteru, nie wytrzymała w końcu i w pewnym momencie zaczęła poprawiać tłumacza. Wówczas Nathan Leutold poczuł się jej rycerzem i ruszył na pomoc, oferując, iż mógłby być dla niej tłumaczem. Sędzia, nie bez powodu zdumiony, oczywiście odmówił. Aina, początkowo rzekomo potrzebująca tłumacza, nagle od jego napominania płynnie przeszła do zeznań po angielsku. Stało się jasne, że oszukiwała, podkreślając barierę językową. Najwyraźniej sądziła, że sąd, zniecierpliwiony skąpymi zeznaniami składanymi za pośrednictwem tłumacza, odpuści sobie. Szybko będzie po sprawie i jej rola się skończy. Teraz jednak nie wytrzymała. Jak zauważają blogi, które traktują o tej sprawie, jej temperament i prawdziwy charakterek dały o sobie znać. Nie była już skromną dziewczyną, zagubioną w obcym kraju, którego języka nie rozumie, ale zaradną i zdecydowaną kobietą, która potrafi walczyć o swoją rację. Jej ton, dobór słownictwa i ogólna postawa według obecnych wyrażały pogardę wobec Denise. Aina twierdziła na przykład, jak czytamy na truecrimediscussionblogspot.com, że Nathan był jedyną osobą, z którą mogła na poziomie porozmawiać w swoim ojczystym języku, choć Denise również przebywała długo na Litwie i umiała kontaktować się z jej mieszkańcami. Ale Aina oceniła, iż tego nie lubiła albo sobie z tym po prostu nie radziła. Tymczasem prokuratorzy zastanawiali się, skąd się bierze jej ogromna niechęć do zeznań, utrudnianie działań sądu i dziwne zachowania. Początkowo sądzono, że jest wierna ukochanemu, któremu okazuje w ten sposób lojalność, ale prawnicy badali dalej i jak się okazało, najprawdopodobniej rodzice Nathana zapłacili Ainie, by w sądzie siedziała cicho. Zabronili jej też rozmawiać z policją. Mieli swoje wymagania, bo zapłacili jej początkowo 2,5 tysiąca dolarów, a zostały one pobrane z konta, które miało zabezpieczyć przyszłość dzieciom Leutoldów. Tak więc Aina na niewiele się oskarżeniu przydała, szczególnie z immunitetem, który był efektem sądowej ugody. Śledczy nie znaleźli bezpośrednich dowodów na to, że melomanka z Litwy brała udział w planowaniu ataku na kobietę, która zdecydowała się dać jej szansę na inne życie. Pozostały oczywiste poszlaki, ale to było za mało, by skierować przeciwko kobiecie akt oskarżenia. Nie zmieniało to jednak wiele w położeniu samego Nathana, któremu prokuratura miała sporo do zarzucenia. Jego umizgi do 20-latki były widowiskiem dla całej okolicy. Ponadto wyszukiwarka dowodziła, że tuż przed atakiem szukał sposobów na pozbawienie życia człowieka i to w pewien konkretny sposób. Jego wyszukiwania dotyczyły kalibru i broni, z której kula rzeczywiście przebiła głowę misjonarki. Ponadto mężczyzna był widziany przez świadka mniej więcej w czasie, gdy wiadomo, że doszło do napaści. Nie było żadnych wątpliwości, że był on wtedy w stanie psychicznym i emocjonalnym, który wskazywał na to, iż brał udział w czymś, co nim głęboko wstrząsnęło. We wrześniu 2014 roku misjonarz, którego sędzia Kevin Lyons określił jako do pewnego momentu prowadzącego prawe i wartościowe życie, stał się oficjalnie winnym pozbawienia życia swojej żony i matki trójki jego dzieci. Dokładnie. W walentynki. Wymowa tego czynu, który zapewne miał być przypieczętowaniem jego związku z inną kobietą i podarunkiem dla niej, była koszmarna. Nie był jej w stanie złagodzić nawet nowy wizerunek 20-letniej ukochanej obwinionego mężczyzny. Wcześniej kojarzona była jako elegancka,
skromnie, ale atrakcyjnie ubrana, w sądzie pojawiła się jednak zupełnie odmieniona. Włosy miała związane w ciasny kok. Wyglądała skromnie, można by rzec szaro, smutno, nieatrakcyjnie. W niczym nie przypominała zalotnej przyszłej studentki, ani pełnej życia niani, która byłaby w stanie zapewnić opiekę trójce dzieci. Teraz była cicha, zamyślona, zahukana i niewinna. Taka zwyczajna dziewczyna z daleka, która miała odmienić swoje życie, a wpadła w wielkie kłopoty, zadając się z nieodpowiednim człowiekiem. Co prawda, ławnicy poznali treść maili, które pokazywały, że wcale nie była taka niewinna, nieświadoma i zmanipulowana. Wręcz przeciwnie, wiedziała, co się dzieje i weszła w ten układ świadomie. Pomimo jasnych dowodów, które przekonały ławę przysięgłych dosłownie w 90 minut, mężczyzna także nie przyznał się ani do romansu, ani do winy, zapewniając, że będzie się modlił do końca życia, aby prawdziwy sprawca został schwytany. Z pewnością będzie miał na to sporo czasu, ponieważ usłyszał wyrok 80 lat za kratami. Był wysoki i nic dziwnego, bo czyn był wyrazem miłości i oddania, ale młodej kochance, próbą zrobienia na niej wrażenia, zaimponowania jej w sposób, w jaki zapewne nigdy nikt do tej pory nie okazał jej uczucia. Ale nikt, kto mieni się człowiekiem, z pewnością nie powinien był zdecydować się na taki czyn, a co dopiero mąż Boży, akcentowano na sali sądowej. Jednak sędzia zastopował tego rodzaju narrację, podkreślając, że to, co się stało, jest tylko i wyłącznie wyrazem osobowości i celów samego oskarżonego, a nie odbiciem charakteru kościoła, pracy misyjnej czy organizacji religijnych. Decyzja o ataku wynikała z pobudek osobistych i dlatego powinna świadczyć tylko i wyłącznie o tym, kto się tego podjął. Adwokaci do dziś są zdania, że wyrok był niezwykle surowy. Oboje kochankowie zgodnie zaprzeczają swojemu związkowi, którego charakter nigdy nie został dostatecznie udowodniony. Ponadto do tej pory mężczyzna był oddany kościołowi i swojej pracy misjonarskiej. Przysłużył się bardzo wielu ludziom. Nie miał też na swoim koncie żadnego przestępstwa. Nigdy nie był karany. Co prawda, zdaniem adwokatów, prokuratorzy przedstawiają go jako zimnokrwistego potwora, który z lodowatym sercem zaplanował, a potem wykonał koszmarny plan, ale w rzeczywistości doszło do pomyłki, przekłamania, nadinterpretacji, bowiem ten mąż i ojciec trojga dzieci nie był człowiekiem, jaki został przedstawiony ławie przysięgłych przez prokuraturę. Nawet jeśli przysięgli kupili dowody, to mężczyzna powinien był otrzymać karę najwyżej 45 lat, ponieważ dowody na romans są słabe, a więc znika motyw. No ja się akurat z tym zupełnie nie zgodzę, zresztą idąc śladem sędziego Liona, który podczas rozprawy, słysząc tego rodzaju sugestie adwokatów, wykrzyknął: "Doprawdy?" Jak czytamy w medium.com, taki wybuch był bardzo nieoczekiwany i niespotykany, jeśli chodzi o osobę sędziego. Jednak oświadczył on zdecydowanie, zaskakując obecnych twardą postawą i bezkompromisowym poczuciem sprawiedliwości wyroku. Skończysz swoje życie w zimnym, szarym i odizolowanym zakładzie karnym w Illinois, w którym będziesz raczej numerem niż nazwiskiem, wygłosił. Oczywiście nie mamy pewności, co przypomniał sobie sędzia, słuchając peanów adwokatów na cześć rzekomo oddanego pracy misjonarza, który pewnie wcale nie miał kochanki. Ale być może wspomniał list, który włożyła do swojego pamiętnika poniżona i udręczona 39-letnia żona, która właśnie sobie uświadomiła, że przez kilkanaście lat pracy nad swoim małżeństwem nie udało jej się zyskać w oczach męża wartości na tyle dużej, by powstrzymało go to przed manifestowaniem całemu światu zadłużenia się w dwudziestolatce. Nie udało jej się zasłużyć na rozwód zamiast walentynkowej kuli. Czy w te ostatnie walentynki miała cień nadziei na poprawę i odbudowanie swojego związku, gdy otrzymała czerwoną różę? Czy uwierzyła, że jest to symbol miłości, która choć na chwilę przygasła, znów będzie miała szansę rozkwitnąć?
Być może uznała, że mąż przeżywał po prostu bardzo silnie kryzys wieku średniego, ale wreszcie się opamiętał i znów będą mieli szansę stworzyć rodzinę na nowo. Być może tego dnia cieszyła się tym ciepłym gestem męża i nadzieją na odmianę losu. Kochani, a ja tradycyjnie już czekam oczywiście na Wasze komentarze. Jestem ciekawa, czy chociaż przez chwilę wierzyliście misjonarzowi i jego protegowanej z Litwy, że tak naprawdę nic poza pewnym układem finansowym ich nie łączy. Ja przyznam szczerze, że przez chwilę zastanawiałam się nad jeszcze jedną kwestią. Co prawda były SMS-y, oczywiście świadków, którzy widzieli umizgi mężczyzny do niani swoich dzieci, nie brakowało. Ale zastanawiam się, czy to nie mogło być na przykład tak, że to on się szaleńczo zakochał, rzeczywiście uganiał się za tą młodą kobietą, a ona nie chciała stracić szansy na nowe życie. Przyjmowała te hołdy, spotykała się z tym mężczyzną, dawała mu nadzieję na coś więcej, ponieważ wiedziała, że gdy wróci na Litwę, znajdzie się znów w punkcie wyjścia. A najwyraźniej stamtąd było bardzo daleko do marzeń o spełnieniu zawodowym. Tam najwyraźniej nie mogła się realizować tak, jak chciała, rozwijać swoich pasji, a tu, choć wprawdzie szło jak po grudzie i problemy były, wciąż jeszcze jakoś mogła sobie poradzić. Teoretycznie oczywiście jest to możliwe, ale niepokoją mnie trochę te wizyty w hotelu. Wszelkiego typu rozmowy, ustalenia czy nawet życzliwe gesty można wymieniać na jakimkolwiek spacerze, w kawiarni, a jeśli wszystko byłoby klarowne i rzeczywiście nic innego by ich nie łączyło, to nawet pobyt dziewczyny w domu nie budziłby niczyjego niepokoju. Jednak całe środowisko było pewne, coś się dzieje między tymi ludźmi. Cokolwiek by to nie było, doprowadziło do tego, że mężczyzna, który do tej pory, jak wspominał sędzia, prowadził całkiem porządne życie, zdecydował się na walentynkowy prezent rodem z horroru. Ale mam nadzieję, że Wy dzisiaj cieszycie się szczerą miłością, przyjaźnią, życzliwością tych, których macie wokół siebie. A jeśli akurat nie jesteście w żadnym związku, to mam nadzieję, że cieszycie się z tego, że kochacie siebie i staracie się nad sobą pracować i w sposób zupełnie uczciwy rozwijać swoje pasje. Tego Wam bardzo serdecznie życzę w te walentynki. Jest okazja powiedzieć Wam, że bardzo Was doceniam, uwielbiam, cieszę się z tego, że jesteście i przygotowałam nawet taki malutki, drobny geścik, żeby to podkreślić. Teraz na ekranie zobaczycie okładkę książki i jeżeli mielibyście ochotę sprawić ją sobie, chociażby do jakiegoś czytania w wannie czy na plaży, to wystarczy, że napiszecie w komentarzu, no na przykład, za co lubicie szeptanki. To może być dosłownie jedno słowo. Nie musicie też mieć Instagrama, Facebooka, zupełnie nic. Po prostu, jeśli możecie, to zostawcie łapkę w górę, chociaż ja nie będę tego sprawdzać. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, a ja wylosuję książkę, która trafi do osoby nią zainteresowanej. Wyniki ogłoszę we wtorek na karcie społeczności. A teraz już ściskam Was mocno, dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia.